Dziś trochę później niż zwykle witam się z Wami na kanale YouTube BalticBHP.pl. Odcinek numer 180. W tym odcinku chciałbym Wam zaprezentować lekką parę butów. Butów o takim bardzo sportowym designie, o takiej mieszance buta sportowego z butem ochronnym. But ten jest przeznaczony bardziej do pracy wewnątrz niż na zewnątrz, szczególnie kiedy jest taka aura, jak teraz jest przed nami przez kolejnych kilka miesięcy. But wyprodukowany przez firmę Engelbert Strauss o takiej fajnej nazwie Sirius. Jest to but S1. Zobaczcie, jak fajnie on wygląda. Pierwsze, na co zwracamy uwagę, to jest ta niezwykle barwna kolorystyka. Czarny kolor wymieszany z żółtymi, czerwonymi, pomarańczowymi wstawkami moim zdaniem wygląda bardzo, bardzo dobrze. Zobaczcie z każdej strony, jak on wygląda. Wydaje mi się, że nie jest zbliżony do wyglądem i kształtem do buta roboczego, ale jednak jest to but ochronny. But ochronny wyposażony w metalowy podnosek. Jest dość sztywny, chociaż myślę, że po krótkim użytkowaniu ten materiał by się trochę jakby zmiękł i but byłby bardziej wygodny. Jak już mówiłem, wyposażony w metalowy podnosek. Jeśli chodzi o wagę dokładną tego buta, tutaj pod tym filmem w opisie na pewno ta waga będzie zamieszczona. Sznurowany na takie płaskie, cienkie sznurówki. Jak widzicie, kształt tego buta i jakby pomysł designerski bardzo zbliżony do takiej znanej bardzo marki butów NB. Nie będę rozwijał tego skrótu, na pewno wszyscy wiecie, o czym mówię. Na boku charakterystyczny ten wzór Straussa, oczywiście napis ES. Tutaj z tyłu na gumie również jest napis ES i małe logo firmy Strauss tutaj na przodzie. Podeszwa w tym bucie jest antypoślizgowa w klasie SRA. Dodatkowo podeszwa jest odporna na temperaturę do 150 stopni Celsjusza, więc nie jest to zwykły sportowy but zabezpieczony tylko podnoskiem, ale całkiem fajny produkt, który myślę znalazłby zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebujecie dużo chodzić, gdzie potrzebujecie wygody, a nie musi to być jakiś super, super mocny czy super mocno zabudowany skórą but. Chociaż ta skóra, jak widzicie, jest tutaj. Cały przód jest zrobiony z takiej fajnej, zamszowej, bardzo miłej skóry. Tutaj obszycie wokół sznurówek tak samo. I tył jest zabezpieczony tutaj skórą. Jeszcze z tyłu zabezpieczenie, jakby tutaj pięty, jest taki twardy materiał TPU, który jest bardzo odporny na ścieranie. Nie wiem akurat, dlaczego on został z tyłu użyty i nie został nim oblany jeszcze tutaj podnosek, co by zabezpieczyło to miejsce gdzieś tutaj przed przecieraniem się, kiedy pracujecie na kolanach, zawsze te miejsca bardzo często się uszkadzają. Fajnym rozwiązaniem jest to, że ten syntetyczny materiał nie jest nigdzie tutaj szyty. Jedyne przeszycie jest tu, w tym momencie, w tym miejscu, gdzie przechodzi ten charakterystyczny znak Straussa, ale w miejscu, gdzie buty się zginają, tutaj nie ma przeszycia i jakby konstrukcja tego buta nie jest nadwyrężona i nie powinno się tutaj z nim nic stać. Myślę, że to jest fajny produkt dla tych wszystkich, którzy poszukują lekkiego buta, w którym będzie się wygodnie jeździło samochodem, w którym będzie się wygodnie chodziło i będzie on bardzo dobrze wyglądał, bo powiem Wam, że z własnego doświadczenia wiem, że do jeansów ten but wygląda naprawdę fantastycznie. Jeżeli but Sirius firmy Strauss to jest produkt, który Was zaciekawi, Wam się spodoba, tutaj pod tym filmem będzie zamieszczony link, pod którym możecie sobie poczytać więcej o nich, zobaczyć, do jakich Strauss prac tego buta jakby rekomenduje. Jeżeli chodzi o buta, to tyle. Myślę, że resztę informacji, których nie zdążyłem zawrzeć tutaj w filmie, będzie zamieszczonych tutaj pod filmem w opisie. Ja ze swojej strony oczywiście bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich do obserwowania naszych mediów społecznościowych. Tam staramy się dużo nowych, ciekawych rzeczy Wam pokazywać. Nie wiem, czy dzisiaj zwróciliście uwagę, ale zaczęliśmy już pokazywać produkty firmy Atlas. Takie fajne kabury, ale to
przyjdzie na to czas i sami na pewno zobaczycie. Ci wszyscy, którzy oglądają nasz film po raz pierwszy, przypominam, jesteście na kanale YouTube BalticBHP.pl. Tutaj mówimy tylko o najlepszej odzieży, najlepszej jakości odzieży do pracy. Mówimy o obuwiu i o różnych asortymentach, gadżetach, które wspomogą was w pracy. Jeżeli chcecie być na co dzień z tym, co tutaj robimy, klikajcie subskrypcję. Dzięki temu za każdym razem, kiedy my dodamy nowy film albo będziemy chcieli wam pokazać jakiś nowy, fajny produkt, jak na przykład dzisiaj te buty firmy Strauss, to zaraz dostaniecie powiadomienie. Jeśli chodzi o mnie, to na dzisiaj to już tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia już jutro.